Dzień dobry, kochani widzowie. Mamy środę, czyli dzień recenzji, a ostatnio uprawiam takie coś w te środy, że staram się Wam pokazać gry, które są mniej niż bardziej znane. I tak robię tym razem. Tym razem chciałbym Wam pokazać grę pod tytułem Bad Company, którą utrzymałem dzięki uprzejmości wydawnictwa Dice and Bones, które aktualnie prowadzi przez sprzedaż na swojej stronie. I grę można sobie kupić za 150 zł. Tak więc nałóżcie sobie teraz na oczy pryzmat 150 zł i na podstawie tego oceniajcie, czy byście wydali. Czybyście nie wydali na tę grę? Od razu Wam powiem, że jest to tytuł raczej zaliczający się do tych prostszych niż trudniejszych. Ma raczej łatwy próg wejścia, bo i zasady jakoś specjalnie skomplikowane nie są. Jest to tytuł dla jednego do sześciu graczy, w którym to naszym głównym zadaniem będzie co? Będzie dokonywanie, jak już tutaj widzimy po okładce, transferu majątku od właścicieli do nas, czyli do bandziorów, którzy ten kapitał będą gromadzić. Kto to będzie robił? Najlepiej na końcu gry zostanie. Zwycięzcą od taki temat rozgrywki. Jeśli Was to zainteresowało, to oczywiście zapraszam do recenzji. Chwytajcie swoje herbatki w dłoń i oglądamy. Materiał ten i każdy wypadałoby zacząć od instrukcji, i to właśnie jest instrukcja. Nie jest jakoś specjalnie do tej gry skomplikowana. Parę stron, dużo obrazków i przykłady, które sprawiają, że grę idzie łatwo ogarnąć. No ale też trzeba powiedzieć, że sama gra nie zalicza się do tych trudnych. A teraz zobaczmy, jak wyglądają te pościgi i wybuchy. Otóż mamy planszę miasta, na której ustawimy maksymalnie sześciu złodziejaszków, najmniej dwóch, i oczywiście goniącą ich policję. Obok planszy, gdzie będą trwały pościgi i wybuchy, kładziemy jeszcze mniejszą planszetkę, na której będziemy dokonywali rekrutacji do naszej organizacji wątpliwej moralności. No, obok planszy znajdują się również znaczniki, dzięki którym będziemy punktować, bo grę wygrywa ten gracz, który będzie miał najwięcej punktów, a także różne elementy, które będziemy zdobywać z przejściem prawa własności, ale także pieniądze i markery, którymi będziemy zaznaczać przedmioty, którymi będziemy dokonywać właśnie tychże włamów. Kiedy rozłożymy planszę wyścigów, planszę rekrutacji, no to jeszcze każdy z graczy musi sobie złożyć gang. Czyli bardzo proszę, mamy sobie takie dwie karty, które składamy. Tych kart jest wiele i w drodze losowania dobieramy sobie takie karty, dzięki czemu za każdym razem nasza ekipa będzie miała nieco inne umiejętności. Kiedy to już zrobimy, no to dobieramy z ogólnej, dosyć dużej talii na szczęście nasze pierwsze questy i kiedy już wybierzemy pierwszego bossa, dajemy mu kostki i możemy już zacząć rozgrywkę. Więc teraz, jak się pewnie dobrze domyślacie, trzeba tymi kostkami po prostu rzucić. Więc wyposażony pierwszy gracz i wszyscy inni gracze w dwa początkowe rzetelne kasy bierze i rzuca kostkami. No i teraz będziemy mieli takie dosyć ciekawe wyniki. Czarna kostka jest prosta. Pod koniec tury będziemy o tyle musieli przesunąć samochód policji. Inaczej ma się sprawa z tymi złotymi kostkami. Gracz to jest aktualnie pierwszym graczem, robi dowolny zestaw, dowolną mieszaninę dwóch kostek i dzięki temu, że zrobi sobie taką mieszaninę, będzie mógł ruszać się i wykorzystywać członków swojego gangu. Jeśli uda nam się zrobić zestawienie składające się z dwóch takich samych kostek, takich samych wyników, będziemy mogli skorzystać z pewnego gangusa dwa razy, ale na razie zróbmy to tak wybrałem sobie trujeczkę, wybrałem sobie piąteczkę i teraz co mi to wszystko daje? Trujeczka sprawdzam gangusa z trujeczką, ten daje mi plus dwa kasy. Sprawdzam piąteczkę, ten daje mi o taki właśnie symbol latarenki. Mogę go sobie położyć tutaj, nie, ale mogę go również położyć na jednym z moich questów. Jeśli położę sobie coś takiego, no to bardzo proszę. Jeszcze dwa takie elementy i wypełniłem questa. Wypełnienie questów jest dosyć istotne, ponieważ jeśli je wypełnimy, to możemy otrzymać natychmiastowy bonus punktowy, czy coś tam się jeszcze stanie. Od Wracamy i bardzo często będziemy mieli również na tych kartach czasami jakieś stałe bonusy, które zwiększą możliwości naszej ekipy. A żeby nie było nudno, to spokojnie mamy możliwość rozwijania umiejętności naszych gangusów, ale to spokojnie w innej fazie gry. Na razie skupiamy się jeszcze na kilku rzeczach. Bowiem gracz, który jest pierwszym graczem, oczywiście wykonał swoją turę korzystając z dwóch wyników, ale teraz wszyscy inni gracze mogą wykorzystać jeden z jego wyników i wykonać działania, takie jakie przed chwilką widzieliście, czyli po prostu wybierają sobie, z którego wyniku korzystają, wybierają sobie jednego członka gangu i wykonują pewne działania. Tada. Ale co członkowie gangu dają nam poza zbieraniem symboli i kasą? Dają nam możliwość poruszania się po tej planszy właśnie tymi samochodami. Jeśli mamy taką możliwość, no to oczywiście poruszamy się na tym polu i możemy zdobywać kasę, możemy zdobywać takie sejfy, czyli dobieramy karty i tam zawsze jakaś fajna niespodzianka na nas czeka. Jeśli którykolwiek z graczy wjedzie w czerwoną tutaj linię albo wypełnimy sześć takich zadań, no to uruchamiamy ostatnią turę i kto po tej ostatniej turze będzie miał najwięcej punktów zostaje zwycięzcą. Jak sami widzicie, przekraczanie tej czerwonej strefy wiąże się z pozyskaniem dodatkowych punktów. Ale pamiętajcie, że musicie uważać, ponieważ jeśli w tym wyścigu wyprzedzi was policja, no to niestety wasz gang zalicza no, utratę punktów w liczbie trzech na koniec gry. Kiedy wszyscy wykonają już swoje tury, no to pola teraz na ewentualną rekrutację, czyli będziemy sprawdzali sobie nie na to pole. To pole będzie wiązało się z pewnymi kosztami, czyli będziemy musieli wydawać kasę po to, żeby dobrać trzy karty z tego stosu i na przykład dobieramy sobie takie trzy karty, zostawimy sobie jedną z takich kart i pozostałe dwie odkładamy. Ale jak sami widzicie, te karty mają tutaj numerki, i możemy sobie na odpowiednich polach te karty położyć. Oczywiście jedną, ja na razie kładę trzy, żeby coś więcej zobaczyli. To daje nam możliwość rozwinięcia danego pola, czyli jeśli w przyszłości wyrzucę siódemkę, ósemkę lub w tym przypadku piątkę, to będę otrzymywał już dwie rzeczy, a nie tylko jedną, więc możemy inwestować w konkretne pola, dzięki czemu jak wejdziemy w tutaj z jakimś dobrym wynikiem, to jeden dobrze rozwinięty gangus może dać nam naprawdę bardzo, bardzo wiele. Jak widzicie, mamy ograniczoną liczbę ewolucji tutaj tych naszych bandiorów, więc kilka razy tylko takie rzeczy dokonujemy w grze. Ale czy to wszystko? Nie. Bowiem, kiedy wszyscy gracze skończą swoje ruchy, możemy symultanicznie zrobić taką rzecz, jak sprawdzenie, czy udało nam się zrealizować jakiś quest. Na przykład tutaj po rogach będziemy zbierać symbole po to, żeby dostać jakiś zwykły marker, po to, żeby na przykład dostać pieniądze, żeby dostać specjalną kartę lub żeby nie poruszyć się na naszym torze szybkich i wściekłych. Również jeśli jakiemuś graczowi udało się uzbierać, czyli zakrywać te wszystkie pola, no to oczywiście będziemy je przykrywać, dzięki czemu odrzucimy sobie to coś i będziemy. Korzystali z jakich ewentualnych specjalnych nagród pod koniec. Pamiętajcie, że sześć takich ukończonych elementów znowu odpala nam ostatnią nie, turę. Kiedy wszyscy już totalnie zakończą swoje tury i nikt nie ma co robić, no to będziemy musieli się poruszać policją. Tutaj taka jedna rada. Zauważyłem, że przynajmniej w tych partiach, które mam za sobą, nie, na początku nikt się nie rusza policją, ponieważ wszyscy inwestują w zasoby. A później ta policja goni i ciężko cokolwiek zrobić. Tak czy inaczej, kiedy już poruszymy policją, no to do puli naszych. E, Questów, dokładamy kolejne, jeśli ktoś wziął w trakcie rozgrywki, żebyśmy po prostu mieli większy wybór tego, co możemy robić na mieście. No i tyle. Na koniec, jak zwykle kilka słów podsumowania gry wątpliwej moralnie, czyli gry pod tytułem Bad Company. Czy jest to tytuł, który jest tytułem ciekawym i warto byłoby sobie go zainstalować na stole. To oczywiście piszcie w komentarzach, widzieliście, jak wyglądają zasady. Jestem bardzo ciekawy, jaka jest Wasza opinia na temat tej gry. Ale no właśnie, zobaczmy sobie, co ja o tym tytule myślę. Zaczynamy sobie klasycznie, taka jest tradycja kanału, zacznijmy sobie od wykonania. Wykonanie graficzne, mamy rysuneczki trochę komiksowe elementy. Elementy, które mają nam ułagodzić to, czym się w tej grze zajmujemy i tutaj jest to ładne, rozkładamy sobie na stole, pięknie, ładnie wygląda, nie kala oka, nic super, nic na minus, jest to gra po prostu wydana ładnie i estetycznie. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, jest to rozgrywka płynna, bardzo łatwo jesteśmy w stanie się tego wszystkiego nauczyć, bardzo łatwo wchodzimy już w samą grę, nie dużo trzeba literek poczytać, żeby pograć w tę grę, co w przypadku mnie, rodzica, zawsze jest dużym atutem. Ale nie oszukujmy się, nie jest to tytuł, który jest tytułem mega ciężkim, jest to tytuł ze średnio niższej półeczki pod względem ciężkości, trudności zasad, jest to tytuł, który może być filerkiem pomiędzy trudniejszymi tytułami, lub ewentualnie jeśli jesteście totalnie zmęczeni, wypróci, nie, jakimś takim daniem na koniec dnia, żeby po prostu pograć sobie w coś, żebyście mieli ten dzień zaliczony, że graliście sobie w jakąś grę. Do tego wszystkiego, jeśli chodzi o taki stopień regrywalności tego tytułu, to się broni jak najbardziej ponieważ inaczej będziecie dobierali postaci, inaczej będziecie rozwijali ten swój gang, inaczej będziecie podchodzili do tematu wyścigu i w inne elementy w grze będziecie inwestować, więc tak, za każdym razem dotrzymujemy nieco inny tytuł. Jeśli ktoś lubi tego rodzaju tytuły, no to oczywiście będzie to dla niego. Mi w tej grze troszeczkę bardziej zabrakło, może ktoś stwierdził, że trzeba troszkę ten tytuł ułagodzić, takiego większego pazura, no bo wszystkie te takie napady obliczane są, że po prostu dostajemy karty i wypełniamy poszczególne elementy, czyli de facto... Robimy robimy quest, zbierając sobie jakieś rzeczy, no i ten też ten pościg, który po prostu no wyprzedza się policja, no a tutaj dostajesz minus 3 punkty, troszeczkę tutaj mogłoby być więcej tego, trochę można byłoby dodać te pazura tej grze, dzięki czemu tytuł stałby się na pewno troszeczkę cięższy, ale no wydaje mi się, że tutaj byłoby z plusem na grę. Tak czy inaczej, otrzymujemy tytuł całkiem ogarnięty, całkiem porządnie wydany, jeśli szukacie średnio zaawansowanej gry do wciągania kogoś w świat gier planszowych, Albo jako filler pomiędzy tytułami, to wydaje mi się, że taki tytuł może się całkiem dobrze sprawdzić. Na pewno tę grę będę zabierał na różnego rodzaju eventy, ponieważ łatwo to tłumaczyć, a przy okazji osoba ma takie poczucie, że uczestniczy już w jakiejś nowoczesnej grze planszowej. To tyle na dzisiaj, do następnego razu. Trzymajcie się! Hej!